Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich rokrocznie organizuje ogólnopolski program pod nazwą Tydzień Bibliotek. Nasze biblioteki, czyli Biblioteka Kolegium Polonicum oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, również włączają się w ten program. Po raz 19 Biblioteka Miejska w Słubicach organizuje w dniach od 8 do 15 maja Tydzień Bibliotek. Takie obchody odbywają się w bibliotekach publicznych na terenie całej Polski i mają na celu samą promocję i książki, i bibliotek, i samego czytelnictwa. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Świat w jednym miejscu. W związku z tymi obchodami nasza księżnica przygotowała bogatą i pełną czytelniczych atrakcji ofertę imprez towarzyszących. I tak, 9 maja, najbliższy poniedziałek o godzinie 16, chciałabym bardzo serdecznie zaprosić wszystkie dzieci do biblioteki, gdzie w bibliotecznym ogrodzie odbędzie się bardzo edukacyjne i bardzo pouczające przedstawienie teatralne pod tytułem Kruszynka, podczas którego artyści z Teatru Pinokio z Nowego Sącza zapewnią małym uczestnikom moc radości i zabawy. Dzień później, 10 maja, przyjedzie do nas również teatr. Tym razem będzie to teatr Planeta M z Poznania i odbędzie się spektakl Duszy DNA skierowany do słubickiej młodzieży. Sam spektakl inspirowany jest życiem i postawą Ireny Sendlerowej, sprawiedliwej wśród narodów świata, ratującej żydowskie dzieci podczas II wojny światowej. 13 maja o godzinie 10 młodzież szkolna spotka się z lubuskim regionalistą Rolandem Semikiem i pan Roland będzie opowiadał o atrakcjach turystycznych naszego regionu. Natomiast 16 maja o godzinie 17 odbędzie się bardzo przez nas wyczekiwane spotkanie autorskie ze znanym, lubianym dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, autorem filmów dokumentalnych i reportaży telewizyjnych, panem Tomaszem Sekielskim. Przez cały tydzień będą nas odwiedzać seniorzy, którzy wezmą udział m.in. w popularnej od paru lat akcji Selfie z książką, czy też przy kawie, ciastku opowiedzą o swoim życiu, pasji i co jest dla nich ważne. Ponadto odbędzie się wiele spotkań z dziećmi, m.in. 12 maja o 10 odbędzie się przepiękne przedstawienie młodych artystów z przedszkola Jarzębinka i ono będzie skierowane do słubickich przedszkolaków. Będą również różne zajęcia literacko-plastyczne, lekcje biblioteczne, nie zabraknie wystaw tematycznych, czy też samej akcji uwalniania książek Book Crossing. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Szczegóły Państwo mogą śledzić na naszej stronie internetowej oraz na naszym Facebooku. I ponadto chciałabym przypomnieć, że Biblioteka Słubicka, jak co roku w maju, jest łaskawa dla swoich czytelników i ogłasza amnestię dla zapominalskich. Przez cały miesiąc maj biblioteka nie będzie pobierała żadnych regulaminowych opłat od czytelników za przetrzymywane książki. Zapraszam wszystkich spóźnialskich. Jest to świetna okazja i jedyna w roku, aby uregulować zaległości i oddać książki, których zwrot już dawno minął.